W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziś jest pierwsza sobota miesiąca. Ofiarujmy ten różaniec w intencji wynagrodzenia, żeby zadośćuczynić za grzechy popełnione przeciwko niepokalanego serca Maryi. Jak wiemy, że Matka Boża prowadziła rozmowę z Hiacyntą Świętą, świętym Franciszkiem i siostrą Lucją. I w momentach tych rozmów Lucja, która jedyna mogła, miała tą łaskę, żeby rozmawiać z Matką Bożą, słyszała, widziała Marię. Święta Jacinta miała tylko taką łaskę, że mogła zobaczyć i słyszeć, słuchać to, co Maria mówi, a Franciszek tylko miał okazję zobaczyć Marię, nie słuchając, nie słysząc, nie widząc, nie miał możliwości, żeby rozmawiał z nią. I w pewnym momencie Lucja, tak ona mówiła, że poprosiła Marię, żeby ją zabrała do nieba. Ale Matka Boża powiedziała: tak, Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo, ale ty jednak zostaniesz przez jakiś czas, bo Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Żeby mnie ludzie poznali i pokochali. Więc to jest numer chyba 55 z traktatu, gdzie Maria mówi do świętego Ludwika ta sama słowa, że Bóg chce teraz, żeby Maria była bardziej znana, bardziej kochana. Więc święty Ludwik i jak święta Lucja są, możemy powiedzieć, apostołami tego narzędzia, tego orędzia. Więc i każdy z nas, który otrzymał tą łaskę, żeby się zawierzyć na taki sposób, oddając swoje życie całkowicie Marii, zaczyna być i nosić tą radość tego krzyża, żeby mówić, doświadczyć przede wszystkim na pierwszym miejscu tą wielką tajemnicę i mieć to pragnienie głoszenia, ewangelizacji, mówiąc o tym wielkim darze, o tej tajemnicy, którą nam Pan Bóg udzielił, a to jest, żeby inni, czyli te osoby, które spotykamy w naszej codzienności, poznali tą tajemnicę, poznali Marię, bo znając Marię, poznajemy samego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, i nie tylko poznać, jak mówi Maria, i pokochać, aby ludzie mnie poznali i pokochali. I z tego powodu Maria, czyli Bóg sam, chciał ustanowić na świecie to nabożeństwo do jej niepokalanego serca. W tym stoi i obiecanie Pana Jezusa, który mówił: kto przyjmie to nabożeństwo do niepokalanego serca Marii, a Ludwik Święty mówi, jak tutaj Maria Fatimie mówi o triumfu niepokalanego serca Marii, lecz święty Ludwik to samo podobno powiedział w traktacie, że przyjdzie czas, kiedy przyjdzie ta era Marii, że Królestwo Jezusa Chrystusa zatriumfuje. A kto przyjmie to nabożeństwo, temu obiecuje zbawienie dla ozdoby Jego tronu. Na to, co Maria powiedziała, siostra Lucja miała jakiś, pojawił się smutek w jej sercu i powiedziała do Marii: Matko, patrzę, ja zostanę tutaj sama.
ta samotność, o tym będziemy trochę mówić później, czyli o pokorze. Temat będzie dziś, żeby o pokora. Jezus jest pokorny, pokazuje nam, jak pozwolić, żeby ta królowa z wszystkich cnót zakrólowała, zapanowała w naszym życiu. I daje nam przykład Marię, co znaczy być pokornym i jak są różne twarze tej pokory. I powinniśmy pogłębiać, prosić, żeby mogli doświadczyć w naszym życiu ten wielki dar. Na to pytanie, czy zostanę tutaj sama, Maria powiedziała: nie, moja córko, nie będziesz sama. I potem ją zapytała Maria sam, Matka Boża zapytała Lucję: córko, czy cierpisz bardzo? Nie trać odwagi, nigdzie cię nie opuszczę. Moje niepokalane serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga. Montfort na inny sposób powiedział 200 lat wcześniej, że przez Marię idziemy do Jezusa i że nie trzeba się bać. Tutaj Matka Boża nam pokazuje szczególne miejsce, gdzie możemy zamieszkać, a to jest jej serce niepokalane. Ci, którzy przebywają w jej sercu, doświadczają wszystkich cnót potrzebnych do uświęcenia i zwyciężenia w tej walce przeciwko duchów ciemności, duchów smutków i grzechów. Moje serce będzie twoją ucieczką i drogą. Będzie twoim domem, gdzie będziesz znalazła odpoczynek, światło, gdzie będzie twoje schronienie, ale również i drogą, drogą, która cię prowadzi do prawdziwej drogi, a to Jezus Chrystus. Zaczynamy ten różaniec w tym duchu wynagradzającym, żeby pocieszyć Boga, który ma ciało, pocieszyć Marię, która ma ciało, a ty, ci, którzy mają ciało, czyli stworzenia, mają tą, cudzysłowie mówiąc, łaskę, że mogą cierpieć i mogą ofiarować, żeby pocieszyć samego Boga w tym cierpieniu. Ten, który najbardziej cierpi, jeśli my doświadczamy jakiegoś cierpienia z powodu grzechów Kościoła i świata i cierpimy z powodu naszych grzechów, możemy tylko wyobrazić sobie, a wręcz przeciwnie, powinniśmy modlić się nieustannie o tą łaskę, żeby mogli doświadczyć i zobaczyć to cierpienie, które jest w sercu Pana Jezusa i w sercu Marii, bo oni najbardziej cierpią z wszystkich ludzi. Dlatego i Pan Bóg chce ustanowić to nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca, żeby zadośćuczynić, żeby pocieszyć, żeby pozwolić Bogu, żeby mógł nasłonić swoją głowę na nasze serce i na taki sposób Go pocieszać. Później zobaczymy, co siostra Faustyna mówi też na ten temat pokory, jak pokora nas prowadzi do głębi serca Jezusa i Marii i że cierpienie Jezusa, męka Jezusa nas prowadzi do świętości, do większego stopnia posłuszeństwa, większego stopnia ubóstwa, ogołcenia naszego serca z tego wszystkiego, co nam nie pozwala
oddać się całkowicie Bogu i oczywiście czystości niepokalanego, bez mazy, bez żadnej zmazy grzechów. Pan Bóg pragnie zrobić, zbudować takie miejsce w naszym sercu. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Módlmy się o dar wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pierwsza tajemnica radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Drogie dzieci, dziś wzywam Was do miłości pełnej oddania i miłej Bogu. Dziadki, miłość znosi wszystko, co jest trudne i gorzkie, dzięki Jezusowi, który jest miłością. Dlatego, drogie dzieci, proście Boga, by przyszedł Wam z pomocą, jednakże nie według Waszych pragnień, lecz zgodnie z Jego miłością. Oddawajcie siebie Bogu, żeby mógł Was uzdrowić, pocieszyć i przebaczyć wszystko, co z wewnątrz Was stanowi przeszkodę na drodze miłości. Tak Bóg będzie kształtował Wasze życie i będziecie wzrastać w miłości. Dziadki, uwielbiajcie Boga psalmem miłości, by miłość Boża mogła wzrastać z Was z dnia na dzień, aż do pełni. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieku. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Druga tajemnica radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Drogie dzieci, również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Dziadki, z radością nieście pokój i miłość temu niespokojnemu światu. Przez post i modlitwę dawajcie świadectwo, że należycie do mnie i żyjecie moimi orędziami. Módlcie się i szukajcie. Ja modlę się i oręduję za wami przed Bogiem, byście się nawrócili, by wasze życie i wasze zachowanie było zawsze chrześcijańskie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Trzecia tajemnica radosna, narodzenie Pana Jezusa. Dziś narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Drogie dzieci, z radością w sercu wzywam Was wszystkich, abyście żyli wiarą i dawali jej świadectwo sercem i przykładem w każdej formie. Dziadki, zdecydujcie się, by być daleko od grzechu i pokusy, i niech w waszych sercach będzie radość i miłość do świętości. Dziadki, kocham was i towarzyszę wam przez wstawiennictwo
przed Najwyższym. Dziękuję Wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzina śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Mario, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Czwarta tajemnica, radosna, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Oto ten przeznaczony jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą.
drogie dzieci, cieszcie się ze mną. Serce moje raduje się z powodu narodzenia Jezusa i dzisiaj pragnę Go wam dać. Pragnę, drogie dzieci, aby każdy z was otworzył własne serce Jezusowi, a ja darowuję Go wam z miłością. Pragnę, drogie dzieci, żeby Jezus was zmieniał, uczył i strzegł. Dzisiaj w szczególny sposób modlę się za każdego z was i ofiarowuję wszystkich Bogu, aby się w was objawił. Wzywam was do szczerej modlitwy sercem, tak by wasza modlitwa była spotkaniem z Bogiem. Dajcie Panu Bogu pierwsze miejsce w pracy i w życiu codziennym. Dzisiaj z wielką powagą wzywam was do posłuszeństwa wobec mnie i do czynienia tego, co wam mówię. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Mario bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Piąta tajemnica, odnalezienie Jezusa w świątyni. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni. Drogie dzieci, Najwyższy również dziś daje mi łaskę, bym była z wami i bym prowadziła was do nawrócenia. Każdego dnia sieję i wzywam was do nawrócenia, abyście byli modlitwą, pokojem, miłością, zbożem, które obumierając wydaje plon stokrotny. Dzieci moje, nie chcę, byście żałowali wszystkiego tego, co mogliście uczynić, a nie chcieliście. Dlatego dziadki z entuzjazmem powiedzcie, pragnę być znakiem dla innych. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i do wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami rać nie gardzisz potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód rać nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swojemu nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W intencjach Ojca Świętego, aby otrzymać odpust zupełny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Ludwiku Maria de Montfort, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Drogie dzieci, i dziś wzywam was do modlitwy, jak nigdy, od kiedy zaczął się realizować mój plan. Szatan jest silny, pragnie przeszkodzić moim planom pokoju i radości i dać wam odczuć, że mój syn nie jest silny w swoich decyzjach. Dlatego wzywam was wszystkich, drogie dzieci, abyście się modlili i pościli jeszcze mocniej. Wzywam was do wyrzeczeń przez 9 dni, aby przy waszej pomocy zrealizować to, co ja pragnę zrealizować poprzez tajemnice, które rozpoczęłam w Fatimie. Wzywam was, drogie dzieci, abyście pojęli ważność mojego przyjścia i powagę sytuacji. Pragnę ratować wszystkie dusze i przekazać je Bogu. Dlatego módlmy się, aby wypełniło się wszystko, co rozpoczęłam. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Ewój w tym orędzie Matka Boża podkreśla to, co jest Bogu ważne. Przede wszystkim to jest, żeby uświadomić sobie i coraz bardziej modlić się w intencjach Matki Bożej. Nawet święty Ludwik de Montfort, jak powiedziałem parę wieków wcześniej, powiedział to samo w traktacie o prawdziwym nabożeństwie.
a to jest, że trzeba modlić się w intencjach Matki Bożej. Dlaczego modlić się w jej intencjach, a nie w naszych? A przede wszystkim, jeśli jesteśmy pokorni, widzimy całą tą prawdę, jaka jest w naszym sercu, ta nędza i grzech, i porównając z świętością, która jest obecna w sercu niepokalanej, czyli ta obecność Trójcy Przenajświętszej, wtedy musimy przyznać, że ona najlepiej wie, patrząc przez oczy samego Boga na ten świat i na to, co się dzieje w tym świecie i w naszym życiu. Więc zaufać całkowicie. Matka Boża nigdy nie będzie nie dać nam stokrotnie, bo ona jest uczennicą Pana Jezusa, a Jezus powiedział, jeśli zostawisz coś z powodu mnie i mojej Ewangelii, dam ci stokrotnie wśród prześladowań życie wieczne, już w tym świecie. Więc przede wszystkim jest czas pilny, żeby zacząć coraz bardziej zrobić tą sieć tych modlitw, tych osób, zjednoczenia tych serc, które będą modlić się w intencjach Matki Bożej. Potem jak realizować to, jak Matka mówi, przez modlitwę, żeby się realizował jej plan. Modlić się w jej intencjach oznacza modlić się, żeby plan Boży, czyli plan Marii, został realizowany w tym świecie. To, co szatan nie mówi, kontynuuje Matka Boża, mówiąc tutaj, mówi, że po tym zdaniu zaraz zaczyna mówić o nieprzyjacielu, o szatanie, że to nie jest, że ludzie chcą zniszczyć plan Boży, bo nie wiedzą, co robią w pewnym sensie, ale nieprzyjaciel tego plana to szatan. On jest silny i on pragnie przeszkodzić, żeby się ten plan pokoju i radości realizował. Dlatego robi wszystko, żeby stawiać do naszych serc jakieś odczucie, że Bóg nie jest mocny, silny. A to już jeszcze raz nam powtarza Bóg, że On jest wszechmogący, bo Jego pokora jest niesamowita i jesteśmy powołani, żeby doświadczać tego Jego pokory. A to możemy realizować w naszym codziennym życiu, rozmawiając z innymi. Zobaczmy, jakie jest nasze milczenie, oddanie, służenie, przebaczenie. A Jezus w ciszy czeka, żeby nieprzyjaciel manifestował całą swoją bezsilność, uważając, że On jest Bóg tego świata i Bóg czeka na ten ostatni moment, kiedy pokaże, jaka jest Jego decyzja odnośnie człowieczeństwa i każdego z nas. Dlatego Matka Boża nas prosi, żeby się modlili o modlitwę, o post jeszcze mocniej. Nie tylko pościć i modlić się, lecz i żeby się nauczyć wyrzekać. Tutaj proponuję w formie nowenę, żeby się wyrzekać przez 9 dni, żeby przez to wyrzekanie, jaka jest tu piękna tradycja kościelna świętych, tradycja świętych, które nas uczą, Matka Boża czerpie z tego źródła uświęcenia, mówiąc, że wyrzekanie, każde wyrzekanie i najdrobniejsze wyrzekanie pomaga, żeby zrealizować jej plan. Więc wszystko pomaga w realizacji tego planu. Modlitwa, post, wyrzekanie, cierpienia, każdy oddech nasz, jeśli go ofiarujemy z miłości bezinteresownej. I mówi tutaj,
jak święty Ludwik de Montfort mówi w traktacie, że Maria jest tajemnicą nad tajemnicami. Matka Boża tutaj jeszcze raz mówi o tej tajemnicy. Cytuję, bo ja pragnę zrealizować poprzez tajemnice, które rozpoczęłam w Fatimie. Znaczy Fatima jest tajemnicą. Zapraszam, żeby wszyscy wracali do tych orędzi, przede wszystkim orędzia, które zostawił nam Anioł Pokoju w Portugalii. Bardzo ważne są, bo one przygotują wierzącego do tego spotkania z Matką Bożą. A my jesteśmy w tej roli tych pastuszków, żeby najpierw rozmawiać, medytować to, co nam ma do przekazania nasz, czyli ten Anioł Portugalii, Anioł Pokoju, który się tak prezentował, że jest aniołem pokoju, a Matka Boża jest królową pokoju. Że ta tajemnica, tą tajemnicą chce realizować, jeszcze raz powtarza, w Medjugorje, bo to jedna sama tajemnica. I teraz pochylcie głowę, żeby wam udzielił Boże błogosławieństwo. Pan z wami, przez Marię, Królowej Pokoju, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.